Caritas Diecezji Świdnickiej i Fundacja Naszej Szkole do radnych Rady Miasta Świdnica złożyła projekty uchwał obywatelskich, w których zwracały się z prośbą o możliwość odkupienia od miasta budynków szkolnych za 1% ich wartości. Podczas minionej sesji, po długiej, burzliwej dyskusji, radni niejednogłośnie zdecydowali. Większość głosowała na nie. Za opowiedziało się tylko kilkoro radnych, powołując się na wieloletnie doświadczenie i szczytny cel obu placówek. Prezydent Beata Moskal-Słaniewska zaopiniowała oba projekty negatywnie, tłumacząc, że nie jest to dobry czas na takie transakcje, biorąc pod uwagę wprowadzane obecnie zmiany w oświacie. Argument o doświadczeniu nie był przekonujący dla pani prezydent, ze względu na chociażby jej doświadczenie z budową hospicjum przy ulicy Szpitala Latawiec, której podjęło się Świdnickie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum, a która do skutku nie doszła.